Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzów. Gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies. My czterej pancerni, powrócimy wierni po wiosenny. Połowa sanitarek gotowa do drogi. Mogłabym ruszać. Kończcie ładować resztę. Są tak wyczerpani, że każda chwila ma znaczenie. Nie mam ludzi, żeby dać wam podwójną osłonę. Po co osłona? Wykonajcie. Rozkaz. Panie poruczniku, my niech się pan nam zaopiekuje, panie poruczniku. Panie poruczniku, proszę, panie poruczniku. Panie poruczniku, proszę, panie poruczniku. A kiedy oro wam możemy, monsieur Lefnau? A kiedy? Merci. Verzeihen Sie, die holländische Gruppen waren heute? Nein, lieber morgen. Zapewnił, że właśnie wam, jako wzorowej załodze, odda czołg. A? Pułkownik nas szanuje. Józef, przyklej zdrową. A nie oderwie się? Lata. Bo lata sztudyrował, herr profesor Dolling. Aż wysztudyrował taki klejster, co się mintokur nazywa. Trzy krople mintokuru na wata powoniać. Posmarować, a potem się ino dziwować, jak trzyma ten pieruński mintokur.
No dobra. Niech was wiezie do zwycięstwa, a potem do domu. Dowodzę grupą operacyjną cywili, jak tylko Szczecin będzie wolny, przejmiemy miasto dla Polski. Ze wschodu. My na skrzydle, Niemcy za kanałem, to pewnie Rokossowski właśnie ruszył. Czytaj dalej. No już prawie koniec. Czekać będę na twój powrót. Najlepiej przyjedźcie całą załogą. Uściskaj mocno Gustlika i Grigoria. Jak? Grigoria. Widzisz? Mówi Grigoria. A i przed nią łapę Szarika. Ej, jego to potem. On właśnie śpi spokojnie w czołgu. A mnie? Teraz. Co teraz? No uściskaj. No co, tylko tak? Ej! A jak? Ech ty! Niech cię lepiej uściska twoja Hania. Ty, Ania! O, ruszył się sąsiad. Ostro walą. Chyba więcej niż stolów, nie? Co? No, jak mam wiedzieć, która jest która, co? By nie tęsknić za dziewczyną? Macie tutaj dobre wino! O. Dobra dziewczyna, lepsza od wina! Co, na mózg wam upadło do pierwsza gadania? Wiosna, rozlewaj! Żadne rozlewaj, nie teraz. Franuś, no. Franuś, chodź tu. Czego? Która jest twoja? Oprócz wina jest nowina. No, na południu Świerczewski zajął Budziszyn i podjechał pod Drezno. Ale Niemcy uderzyli ze skrzydła, przerwali front i bitwa tam teraz jak jasny gwint. A kto za nami? Nieważne. Na południe od Berlina Sowieci otoczyli kupę dywizji. O, tyle jeszcze zostało, żeby Hitlera do kotła i koniec. Nie bój się. Samo miasto, żeby zdobyć, jeszcze się spocisz. Ale robota honorowa, jak tort po obiedzie. Wiecie, co wam jeszcze powiem? Polska piechota i czołgi też pojadą do Berlina na defiladę. Brygada pontonierów pojechała, brygada haubiczna. Skąd ty to wszystko wiesz? Armijna kolumna sanitarna przyjechała, frajerze, od łapiduchów. A łapiduchy? Od rannych generałów. A generałowie? Franuś, no? Daj swoją połowę. Czego połowę? No, swoją bliźniaczkę daj. A, masz. Albo jak jaki pułkownik ze sztabu przyjedzie, że go zęby bolą, to zanim go wyleczą, można się dużo bardzo ważnych rzeczy dowiedzieć. Pamiętajcie, że ja pierwszy powiedziałem, że macie jechać na defiladę do Berlina. Ty, ta jest twoja. A co, ty nie jedziesz? Nie, mnie pod pacerzem duszno. Dlaczego? Chodźcie, to wam pokażę, jaka lekarka przyjechała z kolumną. Ramona na 12 fajerek. Co znaczy Ramona? Ramona. No, popatrzeć można, ale mnie trzeba iść na tamten brzeg. Grześ, nie ma tam kaj mojej czopki. Żadnej, tylko ta rogata, łańska. Kto wziął hełmofon? Tu powiesiłem, na zamku. A jest, jest! Ej, ty! Poszło! No, Janek! Janek, weź tego bandytę! Szarik! No, ja ci dam, ty. Ty rozbójniku. Burżuju nienasycony. Twardo ci było w nowym czołgu? Legowisko sobie wymościł, ty. Ja ci dam. No już, byłaś. Ty. Zostań. Warta poza kolejką. Pilnuj. Co, łeb chcesz rozbić czy motor? Jedno i drugie.
Wariowałeś? Bukiet w rękę i chodź z nami. Wiesz czemu? To tak pięknie kwitnie. Bo tutaj popioły spalonych ludzi sypali zamiast nawozu. A widzieli się te stare kobiety w szpitalu obozowym? Mają po 18, po 19 lat. To są nasze dziewczyny z powstania. Wszędzie tu byłem. Wlazłem w każdy kąt i wszystko widziałem. Chcecie coś zobaczyć? Chodźcie. Mostu w jeden miga, stamtąd już niedaleko i zaraz biegiem wrócimy. Nie mógł ją przez to samy zostawić. Janek na dodą Sumek ci powiedział. Musisz to iść. Ani się spodziewasz, jak będziemy z powrotem. Panie podchorąży! Jadymy na most. Zobaczymy, czy nam go kto nie podniósł. Chłopaki, ich trzeba tępić, dopóki trwa wojna. Trzeba ich rozgniatać jak pluskwy, bo potem będzie za późno. Dokąd? Na most. Czekać? Ale hajsą, mnie by da wracą. No, to odwiozę najpierw pannę Honoratę i wrócę po ciebie. Dziękuję pięknie. No, za 3 kwadranse będę. Dobra. Przebyła. Siedzi sobie przy białym okienku, białe orły wyszywa. Dobrze ci jest, moja luba, białe orły wysz... Wyszywać. Nie macie to pieruny, kajędzi strzelać. My musimy ubodzym, wojacy w szczerym polu, wszędzie stać. Wszędzie stoi jako skała, jako mur. Wtem przyleci... Przepraszam. Przepraszamy, sierżancie. Pomóżcie. Chwileczkę. Nie ma miejsc. Idźcie do tamtej sanitarki. The house number 7, Berliner Strasse for you. Thank you. Pakiet od pułkownika. Gdzie to dostaliście? Niedaleko, kilometr stąd. Chorąży! Czy jest tu podchorąży Magneto? Chorąży, do mnie! O? Połają. Przejście. Słucham. Chorzy zostają w sanitarkach. Samochody ustawicie tutaj, pod barakiem. Szoferzy zorganizują obronę. Możecie sobie dobrać wszystkich zdrowych więźniów. A sanitariusze z bronią.
Zameldują się u mnie za 10 minut. Wykonać. Tak jest. Panie poruczniku, może ja... Ja bym pierwszy potem... Ja bym! Ja bym! No Fran! Co ty mówisz? Pierwszy, drugi, potem ty byłeś. Ja muszę... Sierżant Kuc? Załoga! No co, komandier? Na rozkaz. Wóz? Sprawny. Zajmijcie stanowisko przy wschodnim narożniku obozu. Dodam wam paru ludzi. Kogo? Sanitariuszy? Kogo się da? Kapral podchorąży Zadra. Od północy przeciwnik przeszedł do natarcia siłami trzech dywizji. Wbił klin. W lewe skrzydło. Pułkownik rozkazuje bronić obozu. Gdzie są Niemcy? Tu za kanałem. Tam, gdzie my wczoraj. Ratuj ze mnie, Boże, ratuj ze mnie w szecie. Ratuj ze mnie, Boże, ratuj ze mnie w szecie. Bo mnie straszna wida po serce skwie. Cię, bo mnie straszna wida po serce skwie. Niech cię zakocha. Zakochałam ci się, aż ale panna honoratka to śpiewo jak słowik. Zasia, ale pan Gustlik je. Nikt by takiej porcji dał rada. Pan Gustlik. Jak zechce, to każdej rodę da. Lekaj, są mnie beda pił. Ale panna honoratka to zgrabno kuchareczka. Najpierw trzeba świeżej słoniny pokroić, z cebulką podsmażyć, a dopiero potem na to jaja. A skąd świeżo? Wieprzowinka u panny honoratki. Generałowa miała 3 prosiaki, więc jak wyście odjechali, a przyszła polska piechota... Co? Piechota przyszła? O, nie mówiłam? Przyszła i zanim poszła, to te świniaki znalazła. Mhm. Ja im mówię, dobrze, może być gulasz, ale jak mnie też coś dacie, to oni na to damy, jak nam panna honorata też czego da. To są pieruny piechota. Jak trzeba czołgi w ataku osłaniać, to w bruzdy lezą. I leżą. Ja im na to dam o. Coś takiego, co mam schowane. I z czego będziecie radzi. No więc jak mięso dali, to otworzyłam im schron i oddałam wszystko. Starego, 4 wartowników, generałową i tę niemrę, co do lżejszych robót była. Trochę się zdziwili, ale wzięli. Tylko broni nie chcieli. Po to dobro powiedzieli, trofejszczyki przyjdą. Trofejszczyki, to są tacy, co całe dobro zabierają. No a jakby... Taki skarb, jak panna honorka znaleźli, to... No? Co ze mnie za skarb? A pan Gustlik, to chciałabym wiedzieć, jaki ma fach. Jo? Hmm? Czołgista. Ale właściwie. Właściwie. No, właściwie to celowniczy. Z takiego strzelania profit nieduży, a i wojna się kończy. Generałem pan Gustlik nie zostanie. Jo? A czemu nie?
Więc chciałabym wiedzieć, jak pan Gustlik myśli na siebie i na rodzinę zarobić. W kuźni. Mój ojciec był kowalem w kuźni. Przy młocie. I ja też. Przy młocie? Przy młocie, przy młocie. To jest taka maszyna, że tu się rozżarzone żelazo podsunie, a ona jak nie przyfan... Co? To przecież wszystko niemieckie. Kajtam, nieprawda. Talerze od Duńczyków, karafka z Polski, kieliszki od Francuzów. Wszystko kradzione na wojnie. I jakbym chciała, to bym to mogła wszystko zabrać. Ale jak mamy zabierać, to lepiej to auto. O czym honoratka go dała. Ale jak honoratka chce, to możemy... No to możemy i te talerze, i miski, wszystko. I ta taca możemy, a potem możemy zabrać do auta. I panna honoratka. Co, nie? I potem se pojadymy. Pojadymy se. I tu, i tam, z karabinami. No to jak Niemcy? Już. I? To dla mnie? A zdrowie. Niemcy wrócili. Naprawdę? Coś ty zwariowała? Odsuń się. Jest tu trzecie wyjście? Nie, nie ma. A w garażu? Od mieszkania, ale od dworu garaż zamknięty. Potrzebny mi długi sznur. Co? Długi, mocny sznurek! Ale unta! Hans, gib mir mein Gewehr! Moment! Versteh doch nicht! Durchsuchen! Jawohl! Wer da? Wer noch? Darf machen! Gott sei Dank, dass das noch nicht die Russen sind. Einen Moment, ich bin im Bett. Nie wybuchnie. Czepnij to do auta. Nie wybuchnie. Czepnij, nie wybuchnie. No ruszysz, ty pieronie, czyli... Nosił. Ale pana honoratka to ma głowa? No los, nie nawet na zupełnie. Zaraz będziecie mieli gnóg. Nie bój się, trzymaj.
tam jeszcze, dołóż! Jak? Ten to się nazywał Befehlsleiter. Nie, ale tak doprawdy. Tak doprawdy to plutonowy. Do rady jechać? Jemu w gaz, a on czas. Jeszcze nie, no proszę, żebyśmy stanęli. To oni nas złapią i zastrzelą. Staniemy, panie Guski? My ich też poproszymy, żeby stanęli. Panna Honorata, bierze te kluczki. Wyciąga kółko. A potem niech ciepie za siebie. Za siebie? A? Leże to obyda. Huk w doma. O, ta! Bardzo. Honorata mnie lubi. Może i lubi. Zrobisz co korza? Zrobię. Jak pojademy blisko kanału, powiem kiedy, to Honorata pobiegnie co siły przez most i kogo spodkopowie. Plutonowy jeleń powstrzymuje przeważające siły wroga i prosi o pomoc. Aha. A pan Gust? Honoratko roztomiło, chociaż ten jeden roz mi się nie przeciw. Polecisz? Polecę. Billy! Siehst du? Jawohl, ein Motor. Abschießen. Jawohl. Verfluchter Hund!
Kostana. Dziołchaj z koniakowa, a beczysz. Ale kajtan! Was machst du hier? Nach Hause! Los, nach Hause! I co, szykowała się grubsza draka? I nic. Bokiem przeszło. Guza szukasz? Człowieku, wojna się kończy, a ja ciągle w sztabie. Od czasu, jak żeśmy przepłynęli Wisłę, Magneto z wami, a ja pułkownikowi.
mapy i wykresy różnymi kolorkami. Dawno znasz Łażewskiego? Dosyć dawno. Starszy brat. Brat? Tak. Zawsze miał większe szczęście. W budzie, na boisku, w powstaniu. A u dziewczyn? A to różnie. Panna Chorąży może nie wierzy, ale nasz czołg w całej armii słynny. Nasz czołg? Nasz. Ten obóz w zasadzie wyzwoliła nasza załoga. Nasza załoga, no nie? No, nasza. Nasza. No przecie mówię, że nasza, no. Ech, oczy masz jak gwiazdy w letnią noc. A wargi? Jak owoc kizyłu. Nie piliśmy bruderszaftu. Jeśli chcesz, możemy wypić. Bruderszaft niedobre słowo. Wachtanguri. Tak mówią Gruzini. Wachtanguri. Wachtanguri. Proszę. Zaraz też będę miał. Ej, ty, nie właź do czołgu. Po co? Bo ci pod pancerzem duszno. A, prawdziwe włoskie. Zdobyczne. Wachtanguri! Z całą załogą. O, to rozumiem. Naturalnie, tylko Szarika nie ma. Co się martwisz? On i tak nie pije. Kogo? Psa mamy. Zwolniłem go dzwońca z posterunku i gdzieś pola. Nie wraca. Magneto pruje! Honoratę wiezie! Co on, jelenia zostawił na drodze? Grigori! Irena! No, tylko... tam, o, tu! O. Więc obywatel porucznik nie ruszy wozów i nie da ludzi do obrony mostu, tak? W regularnej armii nie ma zwyczaju mówić dwa razy. Ale obywatelu porucznik... Powtarzam, możecie wziąć trzy motory i Rudego. W przypadku pojawienia się większych sił nieprzyjaciela, zburzyć most i wycofać się do Kreuzburga. Ale... Tam jeden człowiek sam broni mostu. Może zginie, może już zginął, a tu się bezczynnie siedzi. Otrzymałem zadanie bronienia obozu i jego więźniów. Jeszcze słowa, przestaniecie być dowódcą plutonu. Trzeźcie drużynę do maszyn! Pierwszy pluton do mnie! Grzegorz. Aha. Tomasz. Franuś. No, teraz z tobą, Wachtanguri. Zaraz. No, jego nie warto całować. Dlaczego? Zaręczony narzeczoną ma w szpitalu, tak? Ładna? Ryżan, nazywa się Marusia Ogonia. Cicho. A, rana cięta na przedramieniu. No. Przywieźli ją razem z szawełami. Jak się czuję? Dobrze. A? Młody szabeło na nią takimi oczami patrzy. Jeleń sam broni mostu! Jedźcie za nami! Hiszpan pozwolił? Pozwolił! Do wozu! A ty co tu robisz? A co? Rozkaz przywiozłem. Dostałeś. Daniel, weź na akcję. Zjeżdżaj, cholera jasna, szczeniaku. Jeden z nas tę wojnę musi przeżyć. Jasna! Naprzód!
Darmo ci gusliku honorata jasznica smażyła. Kompani! Halt! Oj, to fakt! Jest przeciwpancernym. Gotów. Odwiozłem ją do Kreuzburga i zostawiłem pod opieką porucznika.
No i czemuś honoratko w bezpiecznym miejscu nie została. Ja wiedziała, że do czołgu mój Gustlik wróci. Jakby zapukała w pancerz, to bym ci ją schował. Grabczy, tu Sosna, tu Sosna. Tak, słyszę was dobrze, ja Rudy. Meldujcie się w obozie, zrozumiano? Grabczy, wykonuję. Sosna, do wozu, Sosna. Pułkownik nas woła. Ciebie, Magneto, też. Weźmiecie? Czemu nie? Ustanowi do mnie! Wlazuj, wlazuj, wlazuj! Odzyskał przytomności? Nie. Dowieziecie go? Postaram się. Wyszłoby na to, że przepłynął morze, a utonął wejścia do portu. Odchodzi stara gwardia. Panie pułkowniku, ja bym chciał do Berlina. A wy młodzie, zamiast się uczyć dowodzenia roboty sztabowej, tylko byście strzelali z automatów. Ale jak Berlin padnie, to wrócę. Odprowadzić ich do szpitala, niech was opatrzą i wracać do sztabu. Tak jest. Wy także wracajcie. Poczekamy trochę i pojedziemy razem z Rudym. Nie, nie, po drodze, osłońcie kolumnę sanitarną i zaraz wracać. A Rudy na szpandał. Ty tu piesku, no co? Rudę w boju, a ty się włóczysz? No, co? Rozumiem, rozumiem, ale nie wszystko. Obywatelu pułkowniku melduje, że most utrzymany. W trzeciej drużynie. Jeden zabity, dwóch ranny. Pomogli powstrzymać ataki grup dywersyjnych. Obóz jest podminowany. Chcieli wysadzić. Hiszpan dostał dwie kule przez pierś. Porucznik Kozłów. Tak. Pułkowniku, tu był Zadra. Odesłałem. Dziękuję za utrzymanie mostu. To było ostrze klina grupy generała Steinera. Przedzierali się z północy do stolicy Rzeszy. Zatrzymaliście czołowe oddziały na czas, który pozwolił na manewr ogniem artylerii i lotnictwa oraz przerzucenie piechoty. Zmęczeni jesteście? Nie, obywatelu. Nie, obywatelu. Nie, obywatelu pułkowniku. A psa dlaczego zostawiacie samego? Obraził się na nas i polazł gdzieś. Do wozu. O. Jeszcze wam gdzie przepadnie. Jeśli nie jesteście zmęczeni, chciałbym, żebyście zaraz ruszyli do Berlina. Na defiladę? Na defiladę jeszcze nie prędko. Toczą się ciężkie walki o zamknięcie pierścienia. O, tu nasi, tu Rosjanie, tu Niemcy, a tu znowu wojska radzieckie. Przekładaniec jak na Wielkanoc. W samym mieście walczą nasi saperzy i artyleria. Chodzi o dostarczenie rozkazu dowódcy brygady haubic do rąk własnych. Samochód nie przejedzie. No, no to Rudy. No o to chodzi. Trzeba się przedzierać. Tak jest.
Powodzenia. Wichura! A? Powiedz pułkownikowi, że ci duszno. To posadzę tutaj honoratę. To, żeby mi potem dzieci i wnuki wymawiały, że mogłem być w Berlinie, a nie byłem, co? Szary, chodź! O tak, dobry pies. Widziałeś jaki? Aha, i dla mnie przyniósł. Pamiętał o mnie? No, Szary, no. No co? Co? Zły pan zapomniał o swoim biednym psie. Tak, 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 tak. Zgoda? No to dobrze. Będzie miał miękko. Jakbyś chciała pospać, to ci pozwoli.